Oto PlayStation 4 i tydzień po unboxingu Xboxa One w edycji z Kinectem, pora na unboxing PlayStation 4. I edycja, która tutaj jest dostępna, można ją kupić w Saturnie, a także w MediaMarkt. Kosztuje 1899 zł i zawiera naszą konsolę PlayStation 4, pada DualShock 4 w kolorze czarnym oraz grę FIFA 15 Ultimate Team Edition, która jest dostępna tylko w Media i w Saturnach. Kilka osób na Facebooku śmiało się z tego, że konsola przeleżała długo czasu na magazynach, Sony ją wypycha i tak dalej, ale to jest edycja Unboxing Man Edition. Głównie dlatego, że na spodzie pudełka pojawia się fascynująca naklejka Made in Japan. Pomimo tego, że na pudełku jest Made in China, to ta naklejka mówi więcej i mam nadzieję, że również na konsoli będzie napisane Made in Japan. Jeśli chodzi o naszą konsolę, to oczywiście mamy dysk 500 GB, ale już wymieniam na 1 TB, ponieważ 500 GB to jest za mało, powiedzmy sobie o tym wprost. I mamy wersję czarną, a także białą. Biała jest na wyłączność RTV Euro AGD, ale nie mają takiej promocji. No i nie będzie również edycji z Drive Clubem, na którą byłem napalony. Okej, okay, teraz policzmy, co ile kosztuje. FIFA kosztuje 239 zł. DualShock kosztuje 249 zł. Goła konsola kosztuje 1699 zł. I te wszystkie elementy są w cenie 1899 zł. I wczoraj, do momentu, kiedy ja przyszedłem po swoją czarnulkę, to poszły wszystkie sztuki, dlatego mam trochę inną edycję niż inni. Bo jeśli ty pójdziesz dzisiaj, jutro i się załapiesz na tę edycję, to oczywiście nie będziesz miał informacji o FIFA World Cup, a z tyłu nie będziesz miał informacji o grach, które już wyszły, tylko będziesz miał informację o nowym Assassinie, o Drive Clubie, o dwóch innych grach, których już nie pamiętam. Okej, tutaj mamy naszą FIFA. Tutaj mamy naszego DualShocka. Okej, teraz jedyne co pozostało, to oczywiście nasza plomba zabezpieczająca. Wow, to poszło szybko. Okej, teraz pora zobaczyć, co mamy w tym magicznym białym pudełku. No, chwila. Wow. Okej, czyli na samym początku mamy naszą najważniejszą papierkologię. Tutaj mamy naszego DualShocka 4. Tutaj mamy kabel USB, micro USB do ładowania naszego pada. Oczywiście kabel zasilający. Kabel HDMI. I nasza słuchawka do rozmów po sieci. Aha, jeszcze pod spodem konsoli, ups, mamy przewodnik bezpieczeństwa, a także zapraszamy do świata PlayStation przy poradnik szybkiego uruchamiania. Okej, tutaj mamy naszą konsolę PlayStation 4 z dyskiem 500 GB w kolorze Jet Black. Wow. Oto jest konsola PlayStation 4. Zanim jednak przejdę do dokładnego omówienia, co jest PlayStation 4, skupmy się na akcesoriach. Zaczynamy od oczywiście DualShocka 4. Wow, fajnie. Okej, pomijam fakt, że mamy folię zabezpieczającą przy D-padzie, a także przy krzyżyku, kółku, trójkącie i kwadracie. Mamy nowe gałki. Tutaj mamy przycisk oczywiście PS, mamy głośniczek, mamy touchpad, mamy przycisk share, a także options, a także mamy nowe triggery, bumpery i wielką lampę błyskową, która w nocy robi za oświetlenie pokoju. I oczywiście tutaj mamy port, gdzie możemy podłączyć naszą śmieszną słuchawkę do rozmów po sieci. Wow. Okej, to jest najmniejsza część naszego zestawu, czyli słuchawka do rozmów. Jest to monofoniczny zestaw. Czyli tutaj mamy naszą słuchawkę, tutaj mamy kabelek do podłączenia, tutaj mamy również klips, żeby sobie przypiąć ją do koszuli, marynarki i bluzy. A tutaj mamy nasz kont... Okej, tutaj jedynie mamy przełącznik off i on mic.
więc nie możemy regulować za bardzo głośności w tej słuchawki. Okej, tutaj mamy kabel USB, micro USB i dzięki niemu możemy ładować naszego DualShocka 4, a także przy pierwszym uruchomieniu musimy go połączyć z naszą konsolą przy użyciu tego kabla. Okej, i co mamy w PlayStation 4? Po jednej stronie błyszczącej mamy napis Sony, a po drugiej stronie mamy napis PS4. I tutaj mamy po stronie błyszczącej slot na płyty Blu-ray, a po stronie PS4 mamy dwa porty USB i także na stronie błyszczącej mamy logo PS. I oczywiście PS4 możemy postawić bokiem w przeciwieństwie do Xbox One. Jeśli chodzi o to, co mamy z tyłu konsoli, to oczywiście mamy otwory wentylacyjne tak samo jak i z boku. Mamy wyjście na zasilanie, mamy wyjście optyczne, mamy wyjście HDMI, mamy wejście na LAN, a także wejście, dzięki któremu podłączymy naszą kamerkę PlayStation Camera. Aha, jeszcze chwila prawdy. Czy mamy napisane Made in Japan, czy China? Mamy napisane Made in Japan. Ho, 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 ho. Tak więc to był unboxing konsoli PlayStation 4 w zestawie z FIFA 15 Ultimate Team Edition, a także DualShockiem 4 w kolorze czarnym. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.